Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam dziś w studio Meloradia w Koninie na 99,6. Michał Rek, prezes Orła Osiecza, witam. Witam serdecznie. Witam po przerwie, dlatego że klub przez jeden sezon nie wystartował w zawodach ligowych. Oczywiście mowa tutaj o trzeciej lidze siatkarzy. Powracacie, to będzie wielki powrót, niczym powiedziałbym Feniks, w zasadzie powinienem chyba powiedzieć orzeł z popiołów. Przypomnijmy, jak ta historia wyglądała tych poprzednich sezonów, jak doszło do tego, że nie wystartowaliście w poprzedniej edycji rozgrywek, no a także kilka słów o tych fajnych rzeczach, które wydarzyły się w ostatnich miesiącach, kiedy zapadła decyzja, że wracacie i będziecie grali. To znaczy, nasza drużyna, wracając troszeczkę do historii, no została założona 3 lata temu i te pierwsze 2 sezony były takie bardzo udane, kiedy to osiągnęliśmy sukcesy, 2 mistrzostwa Wielkopolski w siatkówce mężczyzn. No i po tym drugim sezonie, kiedy się otarliśmy właściwie o drugą ligę, dopadły nas troszeczkę problemy finansowe. Kilku zawodników czołowych odeszło też z naszej drużyny, no i niestety byliśmy zmuszeni zrezygnować z sezonu 2019-2020. No w międzyczasie też pojawiła się pandemia, która też właściwie dobiła rozgrywki siatkarskie i w ogóle sportowe w poprzednim sezonie. Czyli niewiele straciliście. Czyli no nie straciliśmy za bardzo, chociaż one zostały dograne, te rozgrywki, już bez naszego udziału. No został wyłoniony inny mistrz, także w tym sezonie no będziemy chcieli, nie wiem czy odzyskać, bo trudno mi określić cel na ten sezon, ale no na pewno będziemy chcieli zaistnieć. Odzyskać ten ligowy prymat. Jak do tego doszło, że się udało? Zebraliście się, porozmawialiście, okazało się, że jest tak wielu chętnych, aby grać, trenować. Kiedy to było? No tak, ten okres pandemii, na pewno też wszyscy byli pozamykani w domach, na pewno zatęsknili za sportem, za aktywnością, za spotykaniem się ze znajomymi. Kilku zawodników, którzy wtedy zakończyli u nas grę, wyraziło chęć powrotu. No, odezwali się do nas też nowi zawodnicy z innych klubów. No, pozyskaliśmy sponsora, no teraz będzie inny sponsor tytularny, więc No, mamy jakieś tam fundusze, zobaczymy jak to wszystko będzie funkcjonowało. Póki co na treningach chłopaki starają się, działają ambitnie i myślę, że będzie dobry wynik. Kilka słów za chwilę o drużynie tej nowej, chociaż także ze znajomymi, znanymi nazwiskami z poprzednich edycji rozgrywek. Także jest nowy szkoleniowiec. Tak, tak. W tym roku też nawiązaliśmy współpracę z panem Mariuszem Pieczonką z Kalisza, który jest bardzo utytułowanym trenerem siatkówki, ma wiele sukcesów. Szczególnie z żeńskimi drużynami. Ówczesna drużyna Winiar Kalisz, która grała w pierwszej lidze polskiej, występy w Lidze Mistrzów, ale także też sukcesy na arenie juniorskiej, siatkarskiej, medale Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, także no, na pewno utytułowany szkoleniowiec. No, chętnie podjął się współpracy z naszym klubem, też dołącza do zespołu, ponieważ też współpracowaliśmy troszeczkę z ośrodkiem siatkówki w Kaliszu i też tutaj kontakty mieliśmy nawiązane, między innymi szkoleniowo czy poprzez zawodników, którzy też w poprzednich sezonach występowali w naszej drużynie. Ta drużyna, skład, wspomnieliśmy jeszcze przed włączeniem mikrofonu. Tutaj mam na kartce listę 15 zawodników. Połowa z nich to tacy, którzy już w Orle Osiecza grali. Powiedz mi kilka słów na ich temat, no a także o tych nowych twarzach. Skąd udało się pozyskać tylu nowych siatkarzy? To znaczy, no to są zawodnicy w wieku około 20 lat, 20 kilka lat. Młodzi chłopaki, którzy no reprezentują różne ośrodki siatkarskie, bo właściwie mamy zawodników z różnych miejscowości. Także to jest taka, że tak powiem, międzynarodowa drużyna. No, wychwytywaliśmy niektóre talenty siatkarskie podczas na przykład amatorskich lig, które odbywały się czy w Kole, czy w Turku. Czy funkcjonuje w klubie scouting. Tak, czy we Wrześni także. No więc zaobserwowaliśmy te rozgrywki. Ewentualnie no też ogłaszaliśmy nabór i tutaj chętni zgłaszali się na trening naborowy, który był przeprowadzony. No, trener przeprowadził selekcję i tutaj wybrał 15 najlepszych zawodników, no bo nie ukrywamy, że było więcej chętnych. Kilka słów na temat okresu przygotowawczego, który już za drużyną. Ten okres przygotowawczy troszeczkę był krótki, bo właściwie pod koniec sierpnia wznowiliśmy treningi. Tutaj troszeczkę mieliśmy problemy z racji tego, że panuje ta pandemia koronawirusa. Nie mogliśmy korzystać z hali sportowej w Żgowie.
Skorzystaliśmy z uprzejmości hali sportowej w Rychwale. Kilka treningów tam odbyliśmy, ale już od tego tygodnia trenujemy tutaj w naszej domowej hali. Trener opracował plan treningów, także chłopaki to przepracowali, myślę, troszeczkę w przyspieszonym tempie. Na pewno nastawieni byli na grę, żeby tutaj ten głód siatkówki zaspokoić. I myślę, że to przyniesie efekty. Pierwsze spotkanie w nowym sezonie poza domem, później we własnej hali, no ale póki co cały czas niestety bez udziału publiczności. Czy będzie można w jakiś inny sposób śledzić wasze spotkania? No, dzisiaj technika jest taka, że można tego typu wydarzenia niedużym kosztem streamować w sieci. Tak, tak. No, będziemy chcieli sobie poradzić, bo kibice dopytują, w jaki sposób można obejrzeć nasze mecze, no bo już troszeczkę informacji daliśmy, że niestety bez udziału publiczności. Tak samo mecz wyjazdowy też się odbywa w Poznaniu, jutrzejszy mecz bez udziału publiczności. No, będziemy chcieli transmitować nasze mecze przy udziale naszego kanału na Facebooku. Ewentualnie, no, jeżeli udałoby się pozyskać sponsorów, no to na przykład przy udziale jakichś portali internetowych czy telewizji. Zapraszamy wszelkie informacje na ten temat także na Facebooku. Tak, tak, na naszym oficjalnym Facebooku naszego klubu. Także tam na pewno będą informacje na bieżąco stawiane. Dużo Orle Osiecza, rzecz jasna, bo to nasz temat naszego dzisiejszego spotkania, ale grać będziecie z innymi drużynami. W trzeciej lidze wielkopolskiej 10 drużyn zgłoszonych. Czy coś wiemy o rywalach? To znaczy, no, ten sezon w ogóle będzie taki wyjątkowy, bo będzie 10 drużyn w jednej grupie. Zawsze były te rozgrywki podzielone na dwie grupy. Teraz Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej zatwierdził jedną grupę, 10-drużynową, więc no, będzie aż 18 kolejek fazy zasadniczej, więc dużo grania siatkówki. Więc ta mecz wyjazd, tak? Tęsknota za siatkówką na pewno tutaj zostanie zaspokojona, aż myślę, że za bardzo, bo bardzo wyczerpujący sezon nas czeka. No, dużo nowych drużyn jest, które są niewiadomymi dla nas, na przykład drużyna z Wronek czy Legion z Kalmierzyce. No, kilka drużyn znamy, kilka też drużyn powraca tak jak my po nieobecności do rozgrywek, więc no, trudno też, zobaczymy po pierwszych meczach, jak będą prezentowały te drużyny, jaki poziom. No, ale my jesteśmy dobrej myśli, że nasze orły będą prezentować się pozytywnie. I wysokie loty, zarówno wysokie loty w domu, jak i na wyjeździe. Tego życzymy, już teraz mocno trzymamy kciuki. My oczywiście będziemy na antenie Meloradia informowali o wynikach, o postępach, o tym, jak będą kończyły się kolejne mecze w ramach trzeciej ligi wielkopolskiej w wykonaniu Orła Osiecza. A gdy będzie to możliwe, także zachęcamy kibiców, nie tylko z gminy Żgów, ale z całego powiatu, z Konina również. Całkiem przyjemnie, szybko do Żgowa można przecież do hali dojechać i obejrzeć siatkówkę, która na pewno cieszy oko. Mimo że to trzecia liga, to naprawdę rozrywka gwarantowana. Byłem, widziałem, polecam. Dzięki wielkie. Dzięki. I powodzenia życzę. Dziękujemy.